gdybym wam powiedziała, że mogę jeść codziennie pizzę, górę frytek, a do tego jeszcze sushi i cały czas być w deficycie kalorycznym na diecie? I tak codziennie? Bo mogę. Tylko wcześniej muszę sobie te dania przygotować i teraz pokażę jak. To zaczynamy od pizzy. Zamiast zwykłego ciasta tortilla pełnoziarnista, na to pomidorowy sos domowej roboty, plasterki pepperoni oraz plasterki mozzarelli light obniżonej zawartości tłuszczu. Wszystko to wsadzamy do piekarnika na kilka minut, żeby ser się rozpuścił i żeby wszystko było ciepłe, a po wyjęciu możemy posypać rukolą oraz pomidorkami koktajlowymi. Ja miałam dzisiaj tylko rukolę. Pizzę kroimy i jemy. Co ważne, cała taka pizza ma zaledwie 450 kalorii, co w porównaniu do normalnej pizzy pepperoni jest dużą oszczędnością, bo ona potrafi mieć od 800 do nawet 1500 kalorii w zależności od rozmiaru. No to teraz czas na sushi w wersji keto, bo bez ryżu, za to z ogórka. Ogórka kroimy wzdłuż, wydrążamy go, będzie trochę przy tym bałaganu, ale warto się namęczyć. Jedną z połówek wypełniamy takim kremowym serkiem śmietankowym, na który kładziemy łososia lub jakikolwiek inny dodatek. Łosoś może być wędzony, może być także surowy i na to może wjechać albo awokado, albo jak w moim przypadku na przykład szczypiorek. Drugą połówkę także wypełniamy serkiem, a potem te dwie połówki próbujemy złożyć, skleić w jedną całość, a następnie pokroić w takie kawałki, by przypominały sushi. To krojenie nie jest łatwe, co widać na załączonym obrazku, ale warto się postarać, bo jeden kawałek takiego sushi ma zaledwie 12 kalorii, podczas gdy zwykłe sushi nawet 70. I najlepsze na koniec, czyli frytki. Wiadomo, że najlepsze są frytki z sieciówki na M, ale one mają nawet 500 kalorii w dużym opakowaniu, a tutaj zrobimy takie, które w wielkiej porcji będą miały niecałe 200. Frytki kroimy w cienkie paski, wrzucamy do miski po to, by posypać je łyżką cukru i łyżką soli. Wszystko to po to, żeby potem były chrupiące. Zalewamy je także zimną wodą do końca, tak żeby były przykryte w całości i odstawiamy na pół godziny. Potem odcedzamy przez ręcznik papierowy, przerzucamy na blaszkę, dodajemy łyżkę oleju i pieczemy w 180 stopniach jakieś 15 minut. Moja rada jest taka, żebyście znaleźli sobie kogoś, kto będzie wam robił takie dania codziennie. Wtedy to będzie nawet fast food, jak będzie już czekało przy wyjściu do domu.